Są takie kadry, gdzie w mojej głowie układa się podobieństwo. Podobieństwo między jakimś obrazem a kimś, kto po prostu jest w kościele. Tak jak w tym przypadku. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. To tylko jedno zdjęcie z tego reportażu, ale będzie więcej takich moich kadrów na ich weselu. Wesele zrobili po swojemu. A ja po swojemu to sfotografowałem. Zapraszam. Zdjęcie rozpoczynających reportaż ślubny może być dużo. Ale gdy jestem w rejonie, gdzie robi się taką bramę, a w tle przejeżdża traktor, to jest to otwarcie idealne. Mam pokazane miejsce, klimat i to, co się działo dookoła. Także dla mnie to była sytuacja kapitalna na rozpoczęcie materiału Julii i Piotrka. Lubię symetrię, lubię łapać takie kadry, gdzie właśnie ktoś jest w jakiejś ramce, więc takie portrety to u mnie normalność, by potem złapać coś bardziej delikatnie i mieć też fajny, uśmiechnięty portret Panny Młodej bez pozowania. Na przygotowaniach szukam sobie takich momentów, które będą dobrze opowiadały mi jakby ten dzień, więc nie szukam tylko tych oczywistych kadrów, bo na 300 zdjęć naprawdę można wybrać też coś mniej oczywistego. Wiązanie krawata i gdzieś tam wzrok rozbiegany pana młodego świadka, to wieloplanowo zgrywało mi się idealnie, by później dostawić do tego zdjęcie świadkowej, która przechodziła i uśmiechała się, śmiała się z tego, jak im to wiązanie idzie. Także kolejne zdjęcie jakby pasujące do następnego. To zdjęcie już kiedyś gdzieś tam pokazywałem, jedno z moich ulubionych zdjęć z tego materiału, wyczekane. Mama się maluje. Ja miałem już ostrość ustawioną na mamę. To ten moment, gdzie właśnie używam single autofocus i po prostu czekam, aż panna młoda będzie sobie przechodzić. I w tym kadrze mi się udają złapać w tym serduszku, które jest za nią. Takie zdjęcia to też coś, co często robię. Nie trzeba pozować panny młodej gdzieś tam przy firance. Można spróbować złapać ją w takim nieoczywistym kadrze, jak ściąga swój szlafrok. Na później. Znów robię swoją grę, czyli pokazuję troszkę z szerszej perspektywy historię i wszystko łapię w pewne ramy. Nie mam problemu z tym, że ktoś nie, nie jest cały ubrany i tak i tak dalej. Moi klienci są w pełni świadomi, jak fotografuję, i często po prostu tego ode mnie oczekują. Także mamy jedną scenę sfotografowaną na dwa sposoby: najpierw szeroko, z większym kontekstem, a później wąsko, z tak bardziej minimalistycznie. U panny młodej podobnie, no mamy odbicie w lustrze, więc warto je wykorzystać. Mamy też sytuację, gdy jest panna młoda wiązana. Nie potrzebuje tu jakichś detali szczególnych. Można zrobić właśnie szerszy plan, później bardziej delikatne zdjęcie i dokończyć całość z takim zdjęciem, gdzie jest siostra, jest ramka, jest fotografowana, jest jakiś moment fajny. No a potem co? co? Potem już wszyscy oczekują, by wyjść dalej, wyjść do kościoła. I czasem łapię też oczywiście takie szersze kadry, gdzie są całe postacie od stóp do głów, że tak powiem. I tak było w tym wypadku. Staram się faktycznie często kadrować bardzo wąsko i ciasno. I tutaj też jest wąsko i ciasno, tylko chciałem pokazać właśnie jeszcze szerszy kontekst danej sceny. To pierwsze takie spotkanie po tym, jak już byli ubrani. To nie był żaden ustawiony, umówiony first look, po prostu spotkali się, a ja tam byłem i to sfotografowałem. Wyjście do kościoła to znów taki kadr, gdzie jest po prostu dużo się dzieje, gdzie się można jakby dopatrywać różnych historii z jednej i z drugiej strony. No i, wuj, no i cześć. No a teraz co w kościele? Zdjęcie często takie otwierające to, co działo się w kościele, to często jest po prostu sam kościół. Czasem są jakieś ciekawe, śmieszne elementy, kontrastujące elementy dookoła. W tym wypadku nie było, więc otworzyłem to zdjęcie zwykłym zdjęciem, kawałkiem wieży i fajnym niebem w kościele. Gdy wieje wiatr, to zawsze trzeba być czujnym. Bo właśnie wtedy można złapać fragment gdzieś tam rozwianych włosów, flagi, jak są jakieś, tak jak w tym wypadku, używać tego otoczenia, tych elementów, które są dookoła, bo w ten sposób mamy szansę właśnie troszkę więcej pokazać na tych zdjęciach niż tylko ludzi albo niż tylko miejsca. Można to ugryźć z dwóch stron. Zdjęcia, gdzie ludzie gdzieś tam czekają. To są zdjęcia, gdzie czasem wyłapuję coś z kontekstu, łapię pojedyncze osoby na niskiej przysłonie, ale tak jak w tym wypadku użyłem bardzo wysokiej przysłony F8, było tam bardzo jasno, i chciałem więcej tych twarzy ludzi po prostu pokazać w kadrze. Taka mini grupówka. Ale nie pozowana. I też właśnie sobie łapać takie momenty, gdzieś ktoś tyłem wchodzi, właśnie znów jest to rozwianie. Tu mamy te flagi, dwa takie punkty czyli z jednej strony flagi, z drugiej strony chyba mama z córką gdzieś, gdzieś sobie wchodzi, mamy ramkę takie momenty pomiędzy, czyli już czujemy, że coś się zaraz zacznie i potem pokazać, że właśnie się zaczęło. Wejście tu w tej sytuacji robiłem na 50 i na 35. Częściej wykorzystuję 50, ale w tej sytuacji użyłem 35 z prostej przyczyny. Chciałem mieć więcej góry, pokazać więcej tych zdobień ładnych. Chwilę po wejściu panna młoda przekazała bukiet świadkowy i to są takie fajne momenty. Ja lubię takie gesty właśnie niewymuszone, to znaczy w tym wypadku dłoń na klatce piersiowej panny młodej i to przekazanie tego bukietu, to nadaje dynamiki. Oni... Często po prostu tu zdjęcie się robi, że ktoś stoi, ale jeżeli jest szansa, jeżeli jest okazja zrobić zdjęcie, że ktoś stoi, a dodatkowo jest jakiś gest, ruch ręką, wzrok gdzieś w drugą stronę, to to od razu dobrze wygląda, dlatego staram się być czujny w takich momentach, bo często to właśnie się dzieje na Samym starcie. W trakcie samej mszy lubię łapać sobie wieloplanowe kadry, kadry kontrastowe, nawiązujące do czegoś, ale czasem też łapię sobie takie wyrwane z kontekstu całkiem motywy. Czyli ktoś był w jakiejś kurtce, napis mi się podobał i uznałem, że to będzie pasować. To będzie po prostu. Ciekawe, uzupełnienie. Zdjęcia z księdzem, które wykonuję, to są najczęściej zdjęcia, gdzie mamy też inne figurki i obrazy. Lubię to pokazywać wieloplanowo, żeby pokazać maksymalnie mocno intensywnie kontekst całej sytuacji. Jest też czasem miejsce na to, jak wyglądał kościół w środku, żeby uzupełnić trochę. I potem, jak wykonuję sobie takie kadry, jak para młoda stoi, no to czasem robię to bardzo klasycznie, gdzieś w takim klasycznym kadrze. Ale jeżeli są tylko jakieś zasłonki, jeżeli da się gdzieś schować gdzieś za kwiatkiem i nadać temu zdjęciu więcej kolorytu, bo te żółte ściany to wszystko czasem po prostu wygląda mniej atrakcyjnie, no to staram się to urozmaicić właśnie w takich zdjęciach. Czyli mieliśmy spokojne zdjęcie pary młodej, jak sobie stoi, to potem uderzam zdjęciem chłopczykach, który sobie śpi między, między jakimiś tam ludźmi, rodzicami, dziadkami, nie mam pojęcia, kto to był. Nieistotnie Nie wiem. W każdym razie nie mam problemu, żeby podejść blisko i sfotografować taką scenkę. Dla mnie to żaden problem, więc trzeba się po prostu przełamać. To jest zrobione pięćdziesiątką, to nie jest kadrowane, więc musiałem podejść blisko. Czasem ludzie tak spojrzą, ale ja się uśmiecham. Oni wiedzą, że ja to robię w dobrej wierze, a nie żeby kogoś gdzieś tam przedstawić w zły sposób. Staram się właśnie w ten sposób, takimi zdjęciami jak to, gdzie para młoda siedzi i po prostu się śmieje, nawiązywać do poprzedniego kadru. Tam to wydawało mi się urocze, rozbrajające, trochę śmieszne, także później używam y, na przykład takiego zdjęcia, gdzie mamy szczerze uśmiechniętą parę młodą i potem przysięga. Tu nie ma co się rozczulać, to najczęściej z niska przysłona i stoję z jednej strony, trochę z drugiej strony, trochę od frontu. Więc mamy jedno, drugie, trzecie zdjęcie, gdzie oni po prostu na siebie patrzą. Czasem kombinuję jakoś inaczej, ale to w zależności od możliwości. Tu było prosto i klasycznie. Potem zdjęcie z początku filmu, czyli właśnie ja sobie szukam takich analogii. Nie zawsze się da, czasem coś wygląda świetnie, ale nie zawsze się to da skadrować. Można jak najbardziej. Jeszcze jak? Tu. No, oczywiście, że to jest taka bardzo naciągana analogia, bo w zasadzie co łączy. Pana z lewej z panem z prawej. To, że mają nie za wiele włosów i w zasadzie tyle, bo to nie jest jakieś szczególne podobieństwo, ale zawsze wygląda to ciekawiej niż zwykły portret tego pana z prawej. Idealnie by było, gdyby ten pan podniósł dłoń i trzymał ją, tak jak tutaj z lewej strony Jan Paweł II, ale no, akurat się nie trafiło. Później dziewczynki, które gdzieś tam były w kościele, też na wyższej przysłonie, no bo ta jedna spojrzała w moją stronę. Mógłbym to oczywiście łapać na najniższej przysłonie, żeby to wyrwać całkiem z kontekstu, ale chciałem je mieć dwie w miarę tak. Czytelne, jasne na zdjęciu. Za to już w przypadku tego chłopca bez sensem byłoby używanie wyższej przysłony, bo właśnie tu chciałem go wyrwać z kontekstu. On jest dosyć daleko, więc nie zależało mi, żeby ta reszta ludzi była ostra. Bo chciałem skupić wzrok tylko i wyłącznie na nim. Czasem zdarzy się, że zrobię zdjęcie od tyłu, gdzie para młoda coś tam do siebie szepnie. Idealnie, by było tutaj jakiś pocałunek złapać od tyłu, to by było świetnie, by to wyglądało, ale. Nie zawsze się takie coś trafi, a nawet rzadko się takie coś trafi. W tym wypadku po prostu było podszeptywanie do siebie i to wyglądało też bardzo, bardzo przyjemnie. No i właśnie, wyjście z kościoła. W tym wypadku kadrowałem całkiem inaczej. Nie centralnie, bo często to robię centralnie. W tym wypadku umieściłem parę murów z prawej strony. Z tego powodu, że chyba z drugiej strony było dużo mniej ludzi. Tutaj było dosyć gęsto z lewej strony, o z punktu widzenia, z którego ja patrzałem, więc wolałem właśnie pokazać część tych ludzi i mieć taki kadr mniej standardowy z wyjścia z kościoła. Tu przysłona F8, bo chciałem, żeby tu było ostro, żeby było wszystkich w miarę wyraźnie widać. Potem odwracam się w stronę ludzi, by pokazać, tych czekających ludzi, żeby był właśnie szerszy kontekst całej akcji, która się działa. I potem mamy portret pan, Pary Młodej, czyli mamy wszystko. Sytuacja win-win. Jest wyjście w miarę szeroko, tak żeby wydać było też trochę gości, później trochę gości. I mamy Parę Młodą. I to tyle, jeżeli chodzi o wyjście. Nie trzeba powtarzać pięciu kadrów tego samego momentu. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Takim przerywnikiem pomiędzy kościołem a salą uznałem, że będzie ten fajny gest tutaj z stopą i z butem, więc w ten sposób rozpoczynamy sobie część weselną. Wejście na salę wąsko, ale dynamicznie mamy takie fajne gesty dłoni i fajna mimika twarzy, więc lecimy dalej. Trzymając się tej zasady, co na przykład przy wyjściu z kościoła, mamy teraz zdjęcie w stronę gości, i w tym wypadku nie trzeba używać jakiejś wysokiej przysłony. Prostego powodu, ja jestem dosyć daleko od tych ludzi i chcę mieć też rozmyte tło trochę, więc F1.2 oni są praktycznie w jednej linii, więc tutaj F1.2 w zupełności wystarczy. Potem mamy, musi być jakieś ładne zbliżenie, żeby para miała też ładne zdjęcie. No to mamy takie. Taką fotografię, gdy dają sobie buziaka. No to zajebiście! Później wykorzystałem motyw, że za parą młodą stali bliscy, stali świadkowie i też wykorzystałem sobie tego buziaka w takim szerszym kadrze. To naprawdę można wykonać w trakcie jednego momentu. Kilka zdjęć życzenia, oczywiście oddaję parze dużo więcej. Tutaj mam jedno na takim mocnym zbliżeniu. Później też na zbliżeniu, ale już nie takim ciastym. Chłopczyka, który sobie patrzy na całą scenę i znów zbliżenie. I zaczynamy część jakby taneczną. Napisem, żeby pokazać też trochę tych ozdób, które tam są, ale bez przesady. Jedno zdjęcie w moim odczuciu w zupełności wystarczy. Pierwszy taniec pokazałem tutaj jako główny materiał, taki do, do, do publikacji, z jednym zdjęciem, bo ono mi. Najlepiej obrazuje to, jak fajnie mi się fotografował ten pierwszy taniec i jak to wyglądało. Ja byłem u góry i miałem nietypową okazję, żeby to trochę inaczej sfotografować, nietypowo uciąć i zrobiłem ten pierwszy taniec w ten sposób, oczywiście mam też zdjęcia z dołu. Potem było takie przywitanie gości, więc jak miałem już możliwość bycia u góry, no to byłem u góry, zrobiłem takie dwa zdjęcia z takim odbiciem, bo to wyglądało po prostu fajnie. I kończąc ten etap, taki startowy jest buziak i jest to całość zrobiona tak wieloplanowo. To akurat wyjątkowo z błyskiem, bo no właśnie, bo już błysk miałem gotowy i często to robię bez błysku, ale tak jak mówię, tu już miałem gotowy, akurat oni się tak ustawili, więc uznałem, że lecimy z błyskiem. No i sama impreza. Jak mamy fajne światełko, coś gdzieś wpada, mamy możliwość łapania takich pojedynczych portretów, to ja się tego nie boję, lubię to robić, ale to są tylko gdzieś tam pojedyncze portrety, jednostkowe zdjęcia. Znów, gesty, to zdjęcie i gdzieś tam trochę inna perspektywa. Od dołu Staram się tym szachować, zmieniać to podejście do tematu, żeby te zdjęcia właśnie były różnorodne. No tutaj te gesty wygrały. Wieloplanowo w trakcie imprezy, czyli, czyli już gdzieś tam przy stołach bardziej, no to, to 50 mi się sprawdza idealnie. Ona świetnie buduje te plany, bardzo tak naturalnie, więc, więc staram się też właśnie takie zdjęcia. Robić. Jestem blisko ludzi, dlatego 35 często się sprawdza w takich ciasnych kadrach, gdy ktoś gada, ja tam stoję z nimi i gadam z nimi. Jak jest tylko jakiś gest dłoni, jeden drugi, no to staram się to właśnie wykorzystywać i być na to wrażliwym, czyli mam tam masę zdjęć, ale później używam tych, na których zadzieje się właśnie to coś. Fotobudki to często są właśnie fajne okazje do wieloplanowych zdjęć. Czasem robię tam po prostu zdjęcia, jak ktoś się uśmiecha w tej fotobudce, ale czasem są fajne te kontrastowe sytuacje, gdy ktoś z tyłu pozuje w jakichś dziwnych maskach, a tu ktoś poważnie pisze jakieś życzenia dla pary młodej. Tu mamy podobny przykład jak wcześniej, czyli taki portret. Jednej pary, w tym wypadku mamy z, mamy z synem. To no są scenki takie rodzajowe, takie totalne spontane. Ja sobie tam stałem i z tego co pamiętam, to czyhałem na zdjęcie, gdzie no ta dziewczyna siedziała i coś tam klikała na telefonie, a z drugiej strony goście tańczyli. No i ja chciałem to jakoś ugryźć tych tańczących gości i tą dziewczynę, ale akurat pojawił się ktoś i. Tego ktośia sfotografowałem w takim kadrze. Także staram się być czujnym po prostu i też reagować. I to jest gdzieś takie fajne spojrzenie. Można wiele do tego zdjęcia sobie dopisać. By potem przełamać, jeżeli sobie przyjrzycie się tamtemu zdjęciu, no to mamy w rogach kadrów bardziej umieszczone mocne, mocne punkty, postacie w sensie. By później dać w centrum kadru totalnie centralny kadr chłopczyka. Mi się on kojarzy w ogóle z jakąś okładką do jakiejś płyty albo jakiegoś filmu. Bardzo lubię to zdjęcie. Proste, ale fajne, oświetlone, świetnie ten chłopczyk tutaj wyszedł. Były koty, no to mamy też kota. Z tymi kotami tam się ludzie cały czas bawili. Tych kotów było kilka, trzy albo cztery, nie pamiętam. Więc mamy zdjęcie z kotem, a później kilka kotów. Więc taka historia o kotach, bo to był też element tego dnia. I to jest to, co mówiłem wam w fotobudce. Robię wygupiających się ludzi, po prostu zdjęcie tych gości, ale często staram się łapać tych, co stoją gdzieś z boku, bo tam często miny są całkiem inne. I tutaj aż takiego kontrastu nie ma. A też to wygląda spoko. A propos min, no to dzieciaki można złapać tutaj akurat w mocnym świetle w ten sposób i to jest też dobre uzupełnienie. No jakie można zrobić zdjęcie dziecku? No, najlepiej jak gdzie się tam bawi wygupia. Później mamy znów wygupy przy fotobudce, aczkolwiek tutaj bardziej już zastosowałem jakąś tam technikę z odbiciami, bo się pojawiły, więc czemu nie skorzystać? Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje, oraz presety. Linki w opisie. W przypadku dzieciaków ten chłopczyk już miał swój portret, no ale tu to mnie urzekło. To taki weselny klimat, jakieś przepastne stroje w tle. W... Kto to widział? Takie rzeczy. W, w rękach mężczyzn i talerz z jakimiś serami mięsem i innymi takimi. Taka esencja weselna i średnio rozumiejące to wszystko chłopczyk. No, uwielbiam to zdjęcie. Jak są zabawy, no to oczywiście też gdzieś tam staram się to fotografować, też w jakiś tam sposób, po mojemu, w tym wypadku, odbicia. Staram się też być blisko. No, tutaj widzicie, że to jest błysk na body, czyli fotografuję to z, z lampą błyskową na aparacie. Jestem blisko, intensywnie, z gęsto w tym kadrze. Momenty takie, jak goście, pan młody z gośćmi rozmawia sobie przy stole, to też są fajne chwile, dlatego wtedy niższa przysłona, bo nie potrzebuję mieć ostro aż tak w tle, ale żeby ci ludzie gdzieś tam byli widoczni, by byli jakby czytelni. Więc tutaj przysłona F2,5. Takie zdjęcia pomiędzy, czyli. Trochę bardziej zaskakujące, to właśnie jak ktoś z torbami leci. W takim prostym dosyć kadrze, ale myślę, że moment taki dobrze pokazujący. Od razu mam w głowie, że to musi być chyba rodzic, że, że tyle toreb gdzieś tam na sobie ma. No a potem trzymam się zasady tej, gdzie fotografuję gości w jakiś tam sposób przeróżny, jak sobie wyszli na papierosa, czy sobie gadają i to na wyższej przysłonie, żeby to wszystko gdzieś tam skadrować w ciekawym sposób. Tańczących gości na parkiecie staram się fotografować albo wieloplanowo, albo w bardzo ciasnych kadrach, tak jak tutaj, gdzie jest fajne światło. to fajne gesty jest dużo energii. Albo jak jest bardziej tak klimatycznie, romantycznie, to też to można złapać. Tylko nie skupiam się, żeby tylko takie zdjęcia powstawały, bo jeżeli będą tylko takie, to to będzie nuda. Pojedyncze kadry, gdzie faktycznie widać jakieś tam uczucie na tym zdjęciu i fajny moment, jak najbardziej ok. Jeżeli DJ e dają dobre światło, które można wykorzystać, to trzeba to wykorzystać, bo w naturalnym świetle też coś wygląda inaczej. Też mamy bardziej klimat tej imprezy. W tle jest ciemno, wtedy będziemy mieli różne kolory, tak jak tutaj takie wpadające w taki róż, jakiś fiolet. To dobrze wygląda jako właśnie urozmaicenie. No i tak minimalistycznie na koniec, czyli. Paluszek w górę, maseczka przebierana, i para moda tańcząca, gdzieś tam na sam koniec, już w naturalnym świetle, też z góry sfotografowana, to mi dopina, jakby w pełni całość tego materiału. W materiale, który dziś wam pokazałem, zobaczyliście 76 zdjęć, z czego 27 fotografii wykonałem obiektywem 35 mm, a resztę, czyli 49 zdjęć, powstało przy użyciu 50. W tym wypadku, tak jak tu widzicie, zdecydowana większość to mój ulubiony obiektyw 50 mm, ale nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o przysłonę, to 39 zdjęć wykonałem na wyższej niż najniższa przysłona danego obiektywu, a reszta, czyli 37 zdjęć, było wykonanych przy użyciu najniższej przysłony. I może właśnie dlatego na początku powiedziałem Wam, że to reportaż taki po mojemu. Bo większość zdjęć jest z pięćdziesiątki, jednak z większą przysłoną. Więc chyba się nie pomyliłem. Coś tu się zgadza. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmiki, gdzie analizuję reportaż ślubny, no to zapraszam Was do mojej poprzedniej analizy z reportażu w sali weselnej pod kasztanami w Bystrej.